Problemy z dużymi inwestycjami realizowanymi przez rząd często wynikają z niedoszacowania kosztów, zmian politycznych, braku kompetencji lub doświadczenia odpowiedzialnych za realizację projektów, a także z niedostatecznego planowania i zarządzania ryzykiem. Okazuje się jednak, że podobnych problemów nasz rząd napotykał całkiem sporo. Właśnie dlatego przyjrzymy się dzisiaj kilku takim inwestycjom. Posłuchamy o niepowstałych fabrykach, miliardowych wydatkach i niespełnionych ambicjach naszych polityków, którzy sami powodują, że rynek jest nieprzyjemny dla inwestorów. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików na kanale, po którym zmienisz zdanie o Polsce. Link do niego macie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Projekt budowy fabryki Intela w Polsce, niedaleko Wrocławia, stanął pod znakiem zapytania z powodu planów rządu dotyczących renegocjacji warunków umowy z amerykańskim gigantem technologicznym. Inwestycja ta, warta 20 miliardów złotych, miała stworzyć 2000 miejsc pracy, bezpośrednio w Intelu, oraz 1000 dalszych miejsc pracy u kooperantów i podczas prac budowlanych. Premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając projekt w czerwcu 2023 roku, podkreślał jego znaczenie dla polskiej gospodarki i strategiczny cel w zakresie produkcji półprzewodników. Niemniej nowy rząd Donalda Tuska zdecydował się na renegocjowanie umowy, dążąc do uzyskania dodatkowych środków na edukację od Intela, co skutkuje opóźnieniem rozpoczęcia budowy. Sytuacja ta wywołała niepokój o przyszłość największej zagranicznej inwestycji w Polsce. Zwłaszcza, że proces notyfikacji projektów Komisji Europejskiej również napotkał opóźnienia z powodu braku odpowiednich działań ze strony polskiego rządu. Pomimo tych przeszkód oczekuje się, że inwestycja ostatecznie zostanie zrealizowana, choć z nieco późniejszym terminem rozpoczęcia. Warto jednak pamiętać, że każde opóźnienie może przesunąć termin rozpoczęcia produkcji, co z kolei wpłynie na plany biznesowe Intela i pracowników, potencjalnie prowadząc do wzrostu kosztów związanych z projektem. Takie działania mogą także osłabić zaufanie inwestorów do polskiego rynku jako stabilnego i przewidywalnego środowiska dla dużych projektów inwestycyjnych, co może mieć długoterminowy wpływ na pozycję Polski w globalnych łańcuchach dostaw półprzewodników. Dodatkowo, renegocjacja warunków umowy w ostatniej chwili może wywołać niepewność co do stabilności i przewidywalności warunków inwestycyjnych w Polsce, co jest niekorzystne z perspektywy przyciągania przyszłych inwestycji. Te jednak dalej się pojawiają. Z tym, że polski rynek zdaje się być mało dostosowany do dzisiejszych warunków nowoczesnego świata. Projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera napotyka na trudności, które mogą utrudnić jego sukces na rynku. Jednym z głównych wyzwań jest opóźnienie w realizacji projektu. Pierwotnie produkcja miała rozpocząć się w 2023 roku. Jednak nie ruszyła nawet budowa fabryki, a obecne plany wskazują na start produkcji dopiero w grudniu 2025 roku, co oznacza, że samochód mógłby trafić do salonów w połowie 2026 roku. To opóźnienie sprawia, że Izera wejdzie na rynek kilka lat za późno w porównaniu z konkurencją, która w międzyczasie dynamicznie się rozwija. Rywalizacja w segmencie elektromobilności jest coraz większa, a liczba dostępnych modeli samochodów elektrycznych ciągle rośnie. Dla Izery będzie to oznaczało konieczność przekonania klientów, że polski produkt jest lepszy od konkurencyjnych ofert. Jednak im dłużej trwa przygotowanie do produkcji, tym trudniejsze staje się zdobycie udziału w rynku. Dodatkowo, duża część sukcesu w segmencie pojazdów elektrycznych zależy od ceny, która musi być konkurencyjna. Prezes Electromobility Poland zapewnia, że planują oferować Izery w niższej cenie niż inne samochody w segmencie, co może być kluczowe dla przyciągnięcia klientów. Innym problemem jest lokalizacja fabryki. Wprawdzie istnieją plany budowy zakładu w Jaworznie, to jednak proces wyboru lokalizacji i przygotowanie terenu również napotkało na opóźnienia. Każde przesunięcie w harmonogramie dodatkowo komplikuje realizację projektu. A i nie zapomnijmy, że rząd wydał na projekt już 500 milionów złotych, a jedynym widocznym efektem pozostaje wycięcie drzew na terenie przekazanym gminie pod fabrykę przez Lasy Państwowe. Tutaj przynajmniej coś ruszyło. Sprawdźmy, jak mają się drogi w Polsce. Ostatnio w mediach pojawił się temat afery dotyczącej likwidacji programu budowy 100 obwodnic w Polsce. Cała ta sprawa wywołuje spore kontrowersje i obawy o przyszłość infrastrukturalnych inwestycji w kraju. Były minister transportu, Jerzy Polaczek, ocenił tę decyzję jako działanie wpisujące się w politykę nie, bo nie i koniec, podkreślając negatywne skutki dla setek tysięcy mieszkańców oraz dla samorządów, które partycypowały w realizacji tych projektów. Wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz wskazał na potrzebę weryfikacji programów uruchomionych przez poprzedni rząd,
argumentując, że decyzje dotyczące dużych inwestycji nie zawsze były racjonalne i często miały podłoże polityczne. Polaczek zwrócił uwagę na istotne znaczenie tych inwestycji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, argumentując, że obwodnice miały na celu wyprowadzenie ruchu poza centra miast, co jest kluczowe zwłaszcza dla bezpieczeństwa pojazdów ciężkich oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Jego zdaniem decyzja ta negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i społeczne skutki takiego działania będą odczuwalne przez mieszkańców miast objętych programem. Rząd Mateusza Morawieckiego uruchomił program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 z założeniem stworzenia około 820 km nowych dróg z budżetem wynoszącym 28 miliardów złotych. Do momentu zmiany decyzji program był realizowany zgodnie z harmonogramem, co podkreślało jego znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Środki finansowe przewidziane na realizację programu okazały się niewystarczające, zwłaszcza gdy lista obwodnic rozrosła się do ponad 150, co znacząco przekroczyło pierwotne założenia budżetowe. Następnie pojawiła się zmiana władzy. Nowy rząd mógł uznać, że inwestycje te nie są priorytetowe w obliczu innych wyzwań gospodarczych i społecznych, które wymagają natychmiastowego adresowania. Takie jak aborcja na przykład. Bo sami dobrze wiecie, jak wiele z tych wszystkich obietnic faktycznie jest spełniane. A propos głośnych spraw, to zobaczmy, jak się ma słynny Orlen. Sprzedaż 30% udziałów rafinerii gdańskiej saudyjskiemu koncernowi Saudi Aramco wywołała liczne kontrowersje w Polsce w 2022 roku. Rafineria gdańska, będąca istotnym elementem polskiego sektora energetycznego, została częściowo sprzedana w ramach szeroko zakrojonego procesu konsolidacji i reorganizacji przemysłu naftowego w Polsce, w który zaangażowany było PKN Orlen. Kontrowersje wokół tej transakcji koncentrują się głównie na kilku aspektach. Po pierwsze, krytycy zarzucają, że cena sprzedaży udziałów została znacznie zaniżona, co mogło nie odzwierciedlać rzeczywistej wartości firmy oraz potencjalnych zysków, jakie rafineria może generować. Brzmi to znajomo, co? Po drugie, szczegóły umowy, w tym przyznane Saudi Aramco prawa weta w kluczowych decyzjach dotyczących działalności rafinerii, budziły poważne obawy co do możliwości utraty kontroli nad strategicznymi aspektami jej funkcjonowania przez polską stronę. Ponadto, kary umowne i inne warunki negocjowane w umowie mogą być postrzegane jako potencjalnie niekorzystne dla PKN Orlen i polskich interesów narodowych. W odpowiedzi na te obawy posłowie oraz senackie komisje zwrócili się z wnioskami do Najwyższej Izby Kontroli i prokuratury o zbadanie okoliczności zawarcia umowy, aby upewnić się, że została ona przeprowadzona w sposób transparentny i korzystny dla polskiej gospodarki. Żeby było zabawniej, sprzedaż udziałów w rafinerii gdańskiej była jednym z warunków, które Komisja Europejska postawiła PKN Orlen dla zatwierdzenia przejęcia grupy Lotos. Proces ten miał na celu utworzenie multienergetycznego koncernu, mającego zwiększyć konkurencyjność Polski na międzynarodowych rynkach oraz wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Donald Tusk określił sprzedaż rafinerii gdańskiej jako największą aferę XXI wieku w Polsce. Grupa Azoty jest jednym z wiodących koncernów chemicznych w Europie i jednym z największych producentów nawozów azotowych oraz wielu innych produktów chemicznych. Spółka napotkała na swojej drodze ostatnio spore problemy związane z inwestycją w Puławach, związanej z budową ostatniego bloku węglowego w Polsce. Mimo deklaracji rządu Zjednoczonej Prawicy o odchodzeniu od inwestycji węglowych, projekt ten, rozpoczęty w 2019 roku, do dziś nie został ukończony. Koszty inwestycji zbliżają się już do wartości budowy dwóch wież w Ostrołęce, a całe przedsięwzięcie jest nazywane węglową porażką PiS. Budowa, która pochłonęła już grubo ponad miliard złotych, jak wynika z raportu NIK, do dziś nie została dokończona. Budowa w Puławach, która rozpoczęła się niemal równolegle z deklaracją ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o Ostrołęce jako ostatniej inwestycji węglowej, miała być zakończona do końca 2021 roku. Jak widać, trochę czasu już minęło, fabryka dalej nie stoi, a pieniędzy nie ma. Z powodu poślizgu, awarii oraz niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu, projekt ten spotyka się z krytyką i pytaniem o sens dalszej realizacji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Marta Wcisło, wyraża oburzenie na opóźnienia i rosnące koszty inwestycji, zapowiadając interpelację poselską. Eksperci, w tym Robert Tomaszewski i Janusz Steinhoff, podkreślają nieuzasadnienie ekonomiczne i polityczne takich inwestycji w kontekście polityki klimatycznej oraz energetycznej Unii Europejskiej, a także konsekwencje dla Grupy Azoty, która boryka się z finansowymi problemami. Sporo tego obrzucania PiS-u błotem w tej całej sprawie. Już niedługo przekonamy się, jak wiele inwestycji spali nowa władza za swoich rządów.
dajcie znać w komentarzu, jeśli myślicie, że CPK będzie miało więcej szczęścia.